wczesną wiosną, w marcu powinno się uprzątnąć uprawy poziomek z zeszłorocznych liści i łodyg oraz z innych zanieczyszczeń, które znalazły się między roślinami, np. liście czy jakieś chwasty. Powinno się to usunąć, aby nie rozprzestrzeniały się choroby, a także dla estetyki. Przycinamy ogonki liściowe i łodygi, na których owocowały poziomki, w miarę blisko nasady pędu, nasady tych liści. Tak, w taki sposób, aby w miarę możliwości starać się nie uszkodzić zbytnio tych krótkich pędów poziomek, dlatego że źle to później wpływa na owocowanie. Tak to wygląda u mnie. Ja teraz przykrywam to agrowłókniną białą część tych upraw poziomek, aby zapewnić wcześniejszy rozwój wegetacji i wcześniejsze owocowanie. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym filmie.